Na tym wykresie widzimy przedstawione wyniki semestralnych i końcoworocznych egzaminów kilku studentów. Na osi poziomej widzimy imiona studentów, a na pionowej ilość punktów, które mogli zdobyć. Odpowiemy teraz na kilka pytań. Jaka jest mediana wyników z końcowego egzaminu? Mediana, czyli tak naprawdę wartość środkowa lub przeciętna. Aby ją podać, należy uporządkować wyniki z tego egzaminu od najmniejszego do największego i sprawdzić wartość środkową. Zróbmy to. Tutaj najwyższy wynik z końcowego egzaminu, końcowy egzamin to jest ten pomarańczowy słupek, to jest 100. Zapiszemy wyniki. Pierwszy to jest 100. Drugi wynik drugiego studenta to również 100. 100 punktów. Trzeci student również zdobył 100 punktów. Czwarty student zdobył 75 punktów. I ostatni student zdobył ile? 80 punktów. Wypisaliśmy wszystkie wyniki. Musimy je uporządkować od najmniejszej wartości do największej. Najmniej to 75 punktów, potem 80 i potem 3 razy po 100. Uporządkowałam te wyniki w kolejności od najmniejszej do największej. Tutaj mamy nieparzystą ilość wyników. Zatem medianą będzie wartość środkowa, ta, która jest w połowie. Czyli mediana to będzie 100. 100 punktów. Przypomnę, że gdybyśmy mieli parzystą ilość wyników, to bierzemy dwa wyniki ze środka i obliczamy ich średnią arytmetyczną. Zapiszę tutaj odpowiedź 100. Idziemy dalej. Drugie pytanie. Jaki jest średni wynik końcowego egzaminu? Końcowy egzamin to nadal ten pomarańczowy słupek. Pytają o średni wynik, czyli tak naprawdę średnią arytmetyczną. Musimy zatem dodać do siebie te wszystkie wyniki z końcowego egzaminu i podzielić przez ilość. Spróbujmy. Liczymy średnią. Średnia. 100. Dodać 100. Dodać 100. Dodać 75. Dodać 80. Dodałam wszystkie wyniki i mam 5 tych wyników, czyli dzielę przez 5. Ile to będzie równe? Tu mam 100, 200, 300, 375, 455. 455 punktów dzielimy przez 5. 455 dzielimy przez 5. Ile to będzie? 45 podzielić na 5 to jest 9 i 5 podzielić na 5 to jest 1. Czyli to jest wynik 91. Jaki jest średni wynik końcowego egzaminu? 91 punktów. Kolejne pytanie. Jaka jest moda wyników końcowego egzaminu? Moda, czyli najczęściej występująca wartość, najczęstszy wynik. Widać łatwo, że na końcowym egzaminie to jest po prostu 100 punktów. Zatem napiszemy 100 punktów. Ostatnie pytanie. Jaki jest rozstęp wyników egzaminu semestralnego? Rozstęp to różnica między największą a najmniejszą wartością z naszych obserwacji. Zwróć uwagę, że teraz pytają nas o egzamin semestralny, więc musimy popatrzeć na te niebieskie słupki. Najmniejsza wartość to jest ta. Ile to jest? To jest 60 punktów. Największa wartość to jest tutaj, to jest 100 punktów. Zatem, żeby obliczyć rozstęp, musimy obliczyć różnicę. Czyli 100 odjąć 60 równa się 40. Najwyższy wynik to 100, najniższy 60, zatem rozstęp wyników egzaminu semestralnego to 40 punktów.